Rozdział szósty. Umierająca osada. Najwyższy czas! Gdzie byłeś? Wejdź do środka, możesz opowiedzieć przy ognisku. Trish, Ethan, zobaczcie, kto wciąż oddycha! Oczywiście, że wiedzieliśmy, że tu nie zginąłeś. Dowiedzielibyśmy się o tym natychmiast. Ale to naprawdę niebezpieczny świat. Hej, to nieprawda! Te filmiki z YouTube były ostatnią rzeczą, o której myślałem. Jeśli nie miałeś czasu czy coś, to nic się nie stało. Jasne, możesz wywalić je tutaj na stół. Pozwól, że zrobię miejsce. Ora, Jusiu, koleś z Księgi Grozy ma ponad 50 filmów? Będzie czego słuchać. O, wgrasz ich więcej, jak tylko coś wstawi? Brak mi słów, przyjacielu. Dziękuję. O, proszę, nie przepraszaj. Bawiłem się tylko umiarkowanie, dobrze? Wiemy, że masz własne życie i nie chcielibyśmy, żebyś stracił z niego choćby minutę z naszego powodu. Jesteśmy szczęśliwi z każdej chwili spędzonej razem. I mam na myśli... No popatrz tylko. Kolejna z tych wielkich baterii? Ach, rozpieszczasz nas. Przynajmniej zima prawie się skończyła. Burze to jedno, ale myślę, że mam dość śniegu na ten sezon. Może masz rację, Trish. Prawdopodobnie jestem po prostu rozgoryczony tą sprawą z bałwanem. Nic, przyjacielu. To była tylko głupia potyczka z koniem i kilkoma dniami. Nieważne. Tak czy owak, lepiej zajmijmy się swoimi sprawami, zanim skończy się nam noc. Ostatnim razem czytaliśmy wpisy Nikiego z 1752 roku. I docelowo chciałbym pokazać ci jego zapiski z czasów wojny. Ale na razie przeskoczymy do roku 1801. Ponieważ nie mają one miejsca tutaj, pomyślałem, że chciałbyś dowiedzieć się więcej o duchach i o demonie. W porządku. Dziś wieczorem poczytamy o siódmej ekipie, która próbowała zawiesić swoje kapelusze w naszych skromnych progach. Mimo, że wojna zakończyła się w 83 roku, jej następstwa odcisnęły piętno na całym kraju. Trudno byłoby spotkać rodzinę, która nie straciła kogoś podczas rewolucji. Podróżni często tędy przechodzili. Większość można było pokierować naokoło przeklętego lasu, przestrzegając przed bandytami. No ale od czasu do czasu jakiś głupiec znikał. W 1801 roku przez Jamestown przewinęła się francuska kolonia, ale na drodze do porozumienia stanęła bariera językowa. Udało im się przeprowadzić kilka transakcji, ale nie zrozumieli ostrzeżeń dotyczących Jezior Lamentu. Krótko mówiąc, osiedlili się, gdy tylko znaleźli domy. Najlepsza relacja z ich krótkiego pobytu znajduje się w dzienniku Joshua. To syn Nikiego. Facet był bystry jak jego ojciec, ale nie potraktował nauki w ten sam sposób. To naprawdę wszystko, co musisz na razie wiedzieć. Zaczynajmy. Marca 1801 rok. Ci ludzie sprowadzą na nas nieszczęście, to pewne. Chociaż trudno mi sobie wyobrazić potworności, o których mówił ojciec. Był on najbardziej inteligentnym i rozsądnym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek znałem. Gdyby potrzebny był kolejny dowód. Oto piękne domy, które stały nietknięte przez dziesięciolecia. Aby takie budynki stały nieużywane, coś bez wątpienia musi być nie tak. A jednak ci ludzie wprowadzili się do nich, jakby wszystko zostało zbudowane na ich użytek. Nasi przodkowie powinni byli spalić każdy z tych budynków do gołej ziemi. Teraz, gdy jestem szeryfem, to leży w zakresie moich obowiązków. Ale nie mogę działać sam. Lia chce, abym wyznaczył jej brata.
Chociaż bardziej prawdopodobne jest, że strzeli do przyjaciela niż wroga. Larry ma mniej rozumu niż bezgłowa koza. Zamierzam wydelegować ludzi. Ale kogo? Zdecyduję po rozmowie z Markiem. Zaletą bycia kuzynem burmistrza jest to, że wiem, na które sprawy naciskać. Jeśli pomoże mi wypędzić osadników, automatycznie zyska przychylność ludu. Dziś wybrałem się sam, by uniknąć pewnych nieporozumień, choć wydaje się, że są one nieuniknione. Udawali całkowitą ignorancję na moje słowa. Jednak rozumieli, że chcemy, aby odeszli. Najwyraźniej nasze motywy zostały mylnie ocenione. Ale nie potrafię powiedzieć, demony cię zjedzą, po francusku. Ledwo sobie z tym radzę po angielsku. Tak czy inaczej, uznaliby mnie za szaleńca. Żeby docenić takie kwestie, trzeba doświadczyć ich osobiście. Ich mer, czy jak oni tam określają to stanowisko, usilnie próbował nas przekupić. Ale nie śmiałem umocnić przekręconego kontekstu naszej wizyty. Jest wśród nich kaznodzieja. Może warto włączyć ojca Kaleba w naszą następną wyprawę. Mógłby ich może przekonać, że nie mamy złych zamiarów. Już samo to byłoby sporym postępem. Nie sposób nie współczuć tej małej, zagubionej gromadce. Bez wątpienia musieli stawić czoła wielu przeciwnościom losu i pragną jedynie spokoju. Ale to nie jest miejsce, w którym mogliby go zaznać. Wojna pozostawiła zbyt wiele miast duchów w całym kraju. Zamiast podejść do takiego miejsca z należytą ostrożnością, zakładają, że zostało opuszczone podczas bitwy. Gdyby tylko rozumieli nasz język, może wtedy. Niestety, takie myśli doprowadzą mnie do szaleństwa. To był długi dzień, a jutrzejszy prawdopodobnie będzie jeszcze dłuższy. Tej nocy nie da się już nic więcej zrobić. Czas udać się na spoczynek. 31 marca, 1801 rok. Wallace znów zachorował. Lekarz jest już w drodze. Moje krzątanie się doprowadza biedną Lia na skraj szaleństwa. Ten dziennik to może być jedyna rzecz, która jest w stanie utrzymać mnie w miejscu. Jutro mój syn będzie obchodził 8 urodziny. Jego 3, które spędzi chory w łóżku. Moje serce pęka na nowo z każdym jego pytaniem. Dlaczego musi cierpieć z powodu tych przekleństw? Nie zdaję sobie sprawy, że ja również wykrzykuję to pytanie do niebios. Nie wolno mi pogrążać się w smutku, inaczej nie podołam swoim obowiązkom. Dla dobra mojej rodziny i miasta muszę zaufać doktorowi Eliemu i skupić się na swoim zadaniu. Jeśli któryś z osadników ulegnie demonowi, życie niejednego dziecka będzie zagrożone. Nasza rodzina zakopała specjalne bronie od szamana, gdy rozpoczęła się wojna. Ich lokalizacja jest znana tylko nielicznym, a dotarcie do nich wymaga wiele wysiłku. Ale Mark i ja dokonaliśmy tego. Każdy przedmiot został starannie opakowany, a ich widok był hipnotyzujący. Nawet strzały zostały ozdobione skomplikowanymi rzeźbieniami i wydają się emanować subtelnym blaskiem. Nic dziwnego, że podjęto takie środki ostrożności przy ich ukrywaniu. Zwróciliśmy się później do Johna Bakera, Melvina Barclaya i Douglasa Smitha z prośbą o zastępstwo na okres, gdy Jeziora Lamentu będą pozostawać zamieszkałe. Nasza piątka wraz z ojcem Kalebem złożyła wizytę naszym nowym sąsiadom. Gdyby nie nieliczne bydło kręcące się po okolicy, bylibyśmy gotowi uwierzyć, że miejsce już zostało opuszczone. Tymczasem wyglądało na to, że ukryli się, gdy tylko nas dostrzegli. Przy uważniejszej obserwacji można było dostrzec niewielkie drgania zasłon, kiedy obserwowali nas z ukrycia. Zaoferowaliśmy dary,
Nakarmiłem ciekawskiego psa, ale nikt nie chciał z nami rozmawiać. Wędrówka byłaby prosta, gdyby nie rzeka, ale przez brak mostu jest strasznie uciążliwa. Kiedy zbliżał się zmrok i nie mogliśmy już zwlekać ani minuty dłużej, zrezygnowaliśmy, pozostawiając pośród darów wiadomość. Jeśli będą w stanie przetłumaczyć nasze słowa, będą wiedzieć, że są wśród nas mile widziani. Na razie to wszystko, co możemy zrobić. Cholera, gdzie jest ten doktor? Co jeszcze mogę napisać? Zaskoczyła mnie raczej sama okolica. Spodziewałem się malowniczo ponurego lasu, jak opisywał go ojciec, ale tak nie było. Drzewa, choć niemożliwie duże, były od dawna martwe, a jezioro było po prostu zepsute. Znalezienie życia w tych wodach byłoby szokujące. Jeszcze ten smród. Tak okropny, że nasze ubrania nadawały się do spalenia. Jakże rozpaczliwie pragnę odzwierciedlić ten smród za pomocą atramentu i papieru. Jak zgniłe jaja i spleśniały ser gotowany w garnku. W końcu doktor przybył. Chwileczkę, przyjacielu. Pozwól, że Trish przygotuje ci drinka, a ja znajdę w tym czasie następny istotny wpis. Od czasu twojej ostatniej wizyty natknęliśmy się na świeże zapasy. Nie wstydź się, rozejrzyj się. Możesz sięgnąć po wszystko, co wpadnie ci w oko. Doskonałe wyczucie czasu. Cieszę się, że znalazłeś przekąski. Możemy kontynuować, gdy tylko będziesz gotowy. Tak, historia Wallace'a jest smutna. Dziś pewnie wiedzieliby, co dla niego zrobić. Ale wtedy nikt nie miał o tym pojęcia. Czasami dzieciak był całkiem zdrowy, a innym razem chorował tygodniami. Josh i Lia zabierali go do najlepszych lekarzy w kraju, co było piekielnie trudne, ale dzieciak nie dożył 16. Niestety jego przypadek był powszechny w tamtych czasach. Ale lata, które przeżył, przeżył dobrze. Zabawne, że o to pytasz. Właśnie się tego dowiemy. Kiedy Josh i ci chłopcy sterczeli, trzymając się za pały, ja krzyczałem, przemawiając im do rozsądku. Spora garstka tych dupków dobrze rozumiała angielski, ale myśleli, że są wrabiani w płacenie haraczu za ochronę. Oczywiście, że tak. Wprawdzie nazwali to inaczej, ale do tego się to sprowadzało. Gdyby tylko posłuchali przez jedną chwilę. Cóż, nie mogliśmy zrozumieć większości tego, co mówili. Bycie duchem nie czyni z ciebie poligloty. Ale byli przerażeni. Było ich tylko kilkadziesiąt, z czego większość stanowiły kobiety i dzieci. Uspokój się! Masz więcej pytań niż prawiczek na balu maturalnym. I mniej cierpliwości! 8 kwietnia 1801 rok. W końcu się stało. Napięcie rosło z każdym dniem, aż w końcu zaczęliśmy dusić się pod ciężarem niepewności i spekulacji. Po południu do miasta zawędrował pewien żałosny jegomość. Gdyby nie jego żona i dzieci, być może zostałby odesłany z kwitkiem. Tak olbrzymia była nasza wściekłość po usłyszeniu angielskich słów z jego ust. Ich wcześniejsza udawana ignorancja pozwoliła im uniknąć nieprzyjemnej rozmowy, lecz obawiam się, że płacą za to nieoczekiwanie wysoką cenę. Lucien i jego rodzina uciekli, nie informując o tym nikogo. Bez wątpienia można założyć, że są martwi. Jeśli wierzyć jego słowom, życie nie było łaskawe dla naszych sąsiadów. Brakuje żywności. Uprawy nie rosną. Jezioro jest zbyt zatrute, żeby podtrzymać życie. A studnie wyschły. Polowania są ich jedynym źródłem, ale wkrótce i ono się wyczerpie. Jeszcze bardziej niepokojące jest to,
że wraz z narastającą desperacją zaczną zapuszczać się coraz głębiej w przeklęty las. Ilu z nich umrze, zanim wysłuchają naszych ostrzeżeń? Nie mogę pojąć, jak można doświadczyć okropności z ostatniej nocy i opuścić swoich towarzyszy, ale podczas omawiania planów na przekroczenie rzeki o świcie, Lucien wyraźnie odmówił towarzyszenia nam. Zamiast zajmować te strony moją odrazą wobec tchórzy, opiszę szczegółowo wydarzenia, które skłoniły naszego nowego przyjaciela do ucieczki. Nie mam pewności co do prawdziwości jego twierdzeń, ale zapiszę tę relację tak, jak ją przekazał. Jego rodzina przeniosła się do odosobnionego domu na farmie, podczas gdy pozostali zgrupowali się wokół jeziora. Lucien planował obsadzić okoliczne domy swoimi dziećmi i w ten sposób zachować na własność wszystkie przyszłe plony. Niestety, sprawiło to również, że nikt nie usłyszałby ich krzyków. Przez kilka dni przed ucieczką żyli na granicy wytrzymałości. Ciężkie kroki nosiły się po ganku, o każdej porze, ale po sprawdzeniu nikogo tam nigdy nie było. Wielokrotnie dzieci widziały groteskowe postacie zaglądające przez okna, które znikały, gdy się do nich podchodziło. Ostatniej nocy, po wypiciu nieco zbyt dużej ilości alkoholu, najstarsi synowie zostali wysłani ze strzelbami do zbadania jednego z przejawów obecności. Chwilę później rozległ się pierwszy krzyk. Następne wrzaski przerażenia mieszały się w chaosie z wystrzałami. Lucien i drugi syn, Lukas, rzucili się na pomoc. Zatrzymawszy się na ganku, zobaczyli jednego z chłopców wciąganego w zarośla. Krzyczał, póki nie zniknęła jego głowa. A w tym momencie gwałtownie zamilkł. Lukas pospieszył naprzód, ale nie widząc żadnego śladu po drugim synu, Lucien pociągnął go z powrotem. Mimo protestów rodziny, mężczyzna wiedział, że obaj chłopcy zaginęli. Przez resztę nocy członkowie rodziny nie zmrużyli oka, płacząc w oczekiwaniu na świt. Dopiero gdy oddalili się na bezpieczną odległość, Lucien zawrócił, by zbadać miejsce, w którym po raz ostatni widział swoje najstarsze dziecko. Podążając za śladem krwi, ujrzał poszarpane ubrania i skórę porozrzucane po leśnej ściółce. Czuł się zobowiązany, by iść dalej, mimo że drzewa szybko gęstniały wokół niego. Z każdym krokiem również roślinność stawała się gęstsza, a jego stopy coraz bardziej zaplątywały się w chwasty. W końcu jego uwagę przykuł widok czegoś zwisającego z nisko rosnącej gałęzi. Gdy od owego obiektu dzieliło Luciena już tylko kilka stóp, jego żołądek gwałtownie pozbył się zawartości. Jeśli istniały jakiekolwiek podejrzenia, że sprawcą może być dzikie zwierzę, to zostały one rozwiane na widok kołyszącej się na wietrze głowy młodego chłopaka. Dlaczego ktokolwiek, potwór czy nie, miałby zrobić coś tak ohydnego, jest dla mnie niezrozumiałe. Nie wiadomo, jak długo ojciec tam stał, ale kiedy spróbował odejść, jego stopy zostały unieruchomione. Chwasty owinęły się ciasno wokół jego kostek, a ciernie wgryzały się w jego skórę, nieustannie rosnąc. Lucien nie miał ochoty na więcej. Ostrze szybko uporało się z problemem, ale bez noża wszystko mogło potoczyć się inaczej. Po uwolnieniu się z leśnych szponów, Lucien podążył z powrotem za krwawym śladem, ale nie bez przeszkód. Czuł się tak, jakby 1000 oczu patrzyło na niego, rozkoszując się jego udręką. Ogarnięty mroczną pewnością, że będzie to oznaczać śmierć, nigdy nie zawrócił. Zignorował pokusę,
koncentrując się na zimnym, mokrym pocie przesiąkającym przez jego ubranie. Zostałem wychowany na wiedzę o przeklętym lesie i o tym, jak pewnego dnia dzielni wojownicy pokonają demona za pomocą narzędzi zdobytych przez naszych przodków. Nigdy nie chciałem zaliczać się do ich grona, ale obawiam się, że nie mam na to wpływu. Ten ciąg wydarzeń został wprawiony w ruch dawno temu i niewiele mogę zrobić, by zmienić jego bieg. Tego wieczoru zebraliśmy się w mieście na spotkaniu. Nie możemy ignorować tego, co dzieje się po drugiej stronie rzeki. Zbyt wiele istnień jest zagrożonych, aby siedzieć i czekać jak wielu przed nami. Trzeba wyjść z błędnego koła. Jutro dopracujemy nasze strategie i poczynimy niezbędne przygotowania. W piątek wrócimy nad Jezioro Lamentu. 9 kwietnia 1801 rok. Wszystko jest już przygotowane do naszego wyjazdu o świcie. Na wypadek, gdybym nie wrócił, chciałbym zostawić szczegółowy opis naszych zamiarów. Ci z nas, którzy przekroczą rzekę, poznali prawdziwe imię demona. Choć nie mogę przelać go na papier, mogę potwierdzić, że moi poprzednicy nie przesadzili z jego złożonością. Nasz alfabet po prostu nie zawiera liter zdolnych do wytworzenia niezbędnych dźwięków. Lucien zgodził się do nas dołączyć. Nie będę rozwodził się nad jego niechęcią i brakiem zwykłej przyzwoitości, lecz nad ewentualną pomocą ze strony jego braci. Spotkanie rozpoczęło się w popołudnie i zakończyło prawie 5 godzin później. Mógłbym zapełnić te strony wyłącznie protestami, gdyby czas na to pozwolił. Po zakończeniu obrad mieliśmy w sumie 7 ochotników. Osobiście nie byłem przekonany, ale ojciec Kaleb twierdzi, że to święta liczba i znak od Boga. Większość mężczyzn pociesza się tymi słowami, więc nie mówię tego głośno, ale są one bez znaczenia. Jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami wyruszającymi na głupią misję zgładzenia demona. Choć brzmi to jak fantazyjna sztuka teatralna, jest to śmiertelnie poważna sprawa. Nie uspokoiłoby mnie nawet 100 ludzi, ale 7 to zbyt mało, by w ogóle podjąć taką próbę. Mark, Lucien, ojciec Kaleb i moi 3 asystenci cieszyli się obiadem ze swoimi rodzinami, podczas gdy ja starałem się o to samo. Spotkaliśmy się następnie tutaj, aby dopracować jutrzejszy plan, który był zaskakująco prosty w porównaniu do tego z wczorajszej szopki. Przeczytaliśmy o błędach naszych przodków, mając nadzieję na wskazówki pomagające osiągnąć sukces, a raczej uniknąć całkowitej porażki. Część mnie obawia się, że moje ciało odmówi wstania z łóżka. Strach, który czuję, jest prawie nie do zniesienia. Mamy nadzieję, że więcej ludzi dołączy do nas po dotarciu do jeziora, ale nie możemy polegać na nadziei, zwłaszcza gdy w grę wchodzi Lucien. Zorganizowaliśmy pozorowane zawody łucznicze, aby ustalić, kto będzie dzierżył łuk, i niestety zaszczyt przypadł mnie. Mark nie może dzierżyć sztyletu, bo ręce gwałtownie mu się trzęsą na samą myśl o tym. Douglas poniesie go w zastępstwie, a pozostali utworzą szyk, podczas gdy ja będę uwalniać strzały. Teoretycznie nie wygląda to strasznie trudno, ale gdy staniemy twarzą w twarz z demonem w ciemnym lesie, nasza niezłomność zostanie wystawiona na próbę. Osobiście spodziewam się, że każdy z mężczyzn natychmiast przemoczy swoją bieliznę, włączając w to mnie. Najtrudniejszą częścią będzie przeżycie wystarczająco długo, aby oddać strzał. Czas na oddanie drugiego będzie drogo kosztował. Kiedy Timothy Cook trafił stwora, 2 ludzi zginęło, zanim jego strzała zdążyła dolecieć, a demon
z pewnością przybrał na sile przez te wszystkie lata. Moją największą winą jest ból, jaki sprawia to Lia. Nienawidzę patrzeć, jak moją rodzinę dręczą zmartwienia. Gdyby ktoś był w stanie zająć moje miejsce, chętnie bym na to pozwolił, ale nie ma innego wyjścia. Na wypadek najgorszego przygotowałem serię listów, które przy odrobinie szczęścia spalę po powrocie. Myśl, że te kilka krótkich akapitów jest w stanie przekazać moje uczucia długo po tym, jak odejdę z tego świata, jest dziwna. Brzmi absurdalnie, prawda? Chciałbym wiedzieć, jak daleko w przyszłość mogą popłynąć te słowa, do czyich uszu mogą dotrzeć lub czyim głosem wybrzmieć. Być może powinienem już zakończyć na dziś, zanim mój umysł pęknie od filozoficznego wysiłku. Będę potrzebował każdej chwili odpoczynku przed jutrzejszymi przedsięwzięciami. Jak tam, przyjacielu? Potrzebujesz czegoś przed kolejną częścią? Po tym nie będziesz chciał się oderwać, zaufaj mi. Naprawdę nie ma czasu na rozmowę o bałwanie. Cicho, Ethan! Uważaj na słowa, bo wrócisz do kopania ziemniaków. Nic, to tylko stary żart dla duchów. Dawno temu ziemniaki rosły tu wszędzie. Kiedy uczyliśmy się naszych upiornych umiejętności, używaliśmy ich do ćwiczeń. No wiesz, kopiąc je jak piłkę. Zrobiliśmy z tego grę. Zabawne czasy. Nigdy nie przestajesz imponować, przyjacielu. Instynkty ostrzegające cię przed Lucienem są słuszne. Jego historia brzmiała podejrzanie, prawda? Prawie tak, jakby niektóre ważne fragmenty zostały pominięte. Cóż, jeśli jesteś gotowy kontynuować, może sam się dowiesz, co? Okidoki, no to zaczynamy. 11 kwietnia 1801 rok. Siedzę z piórem w ręku, gotowy, by pisać, i nie mogę się zdecydować, jak zacząć. Tak wiele się wydarzyło. Wydaje się dziwnym siedzieć spokojnie, pisząc przy moim biurku po tym, jak patrzyłem, jak giną dobrzy ludzie. Pozostawiło to we mnie poczucie, że ja też miałem umrzeć. Jakie miałem prawo, by przeżyć? Tak, wiara w to, że mamy jakiekolwiek szanse w starciu z demonem, była idiotyzmem. Ale wiara w to, że otrzymamy pomoc od osadników, była kompletnym obłędem. Pozostali w ukryciu, dopóki nie pojawił się Lucien. Wtedy natychmiast powitał nas rozwścieczony tłum. Nie sądzili, że rodzina nie żyje. W rzeczywistości nie byli nawet świadomi ich nieobecności. Dzień bez towarzystwa Luciena był uważany za błogosławieństwo, ale wielu opłakiwało stratę jego chłopców. Mogę jedynie przypuszczać, że nie odziedziczyli charakteru po ojcu. Nasze serca pękły z powodu narzeczonej jego starszego syna. Żałuję, że nie mogła usłyszeć tych wieści w bardziej delikatny sposób. Zabrano nas do kościoła, gdzie długo omawiano nasze plany, ale nikt nie zgłosił się na ochotnika do pomocy. Zebranie było całkowitą porażką. Poznaliśmy prawdziwe powody powrotu naszego przyjaciela i ostatnie kłopoty osadników. Lucien chciał wrócić do swojego ludu i zamieszkać w domu niedaleko jeziora. Nigdy nie zamierzał zapuszczać się do lasu, jedynie bezpiecznie wrócić do domu. Gdyby został należycie przywitany, natychmiast by zrejterował. Ale wszyscy wyraźnie nim gardzili. Nie mając dokąd pójść, został zmuszony do pozostania w naszym towarzystwie. Pierre Dupont uczęszczał na uniwersytet w Nowym Jorku i mówi płynnie po angielsku. To on przemawiał w imieniu swoich ludzi, gdy dzielili się swoimi udrękami. Większość z nich
cierpi z powodu strasznych koszmarów, ale wstydzili się o tym mówić, dopóki nie zostali o to poproszeni. Jest możliwe, że znikające zwierzęta hodowlane i wypadki przy pracy były zjawiskami naturalnymi, ale w połączeniu z innymi kwestiami wydają się zastanawiające. Ludzie niezależnie od wieku wykazywali nietypowe zachowania. Niektórzy byli wycofani i ponurzy, podczas gdy inni byli krzykliwi i agresywni. Wiedząc o możliwych zagrożeniach, z jakimi mieli do czynienia, podzieliliśmy się wszystkim, co wiedzieliśmy. Na wzmiankę o panu Longu, pulchna kobieta wraz z małym dzieckiem wybiła się do przodu. Maria Dubois ma 6 lat i zaczęła rozmawiać ze swoim wymyślonym przyjacielem podczas swojej 3. nocy spędzonej w domu. Początkowo był on miły i bawili się w niewinne dziecięce gry. W miarę rozwoju wydarzeń rodzice dziewczynki zauważali coraz bardziej kuriozalne zachowania. Kilkukrotnie przyłapano córkę na mamrotaniu niewyraźnych słów, stojąc w rogu swojego pokoju. Pytana odpowiadała, że to gra. Powtarzała każde słowo wypowiedziane przez pana Longa, dokładnie tak, jak on je mówił. Biedne dziecko wierzyło, że uczy się łaciny. 2 noce temu Maria zamordowała swojego ojca we śnie i od tamtej pory nie odezwała się ani słowem. Pani Dubois obudziła się i zobaczyła męża, wydającego ostatnie tchnienie, oraz córkę, trzymającą zakrwawiony nóż. Nie było czasu na zastanawianie się. Została zmuszona natychmiastowo zareagować na widok zbliżającego się do niej dziecka z ostrzem uniesionym nad głową. Pani Dubois działała szybko i zdecydowanie. Szczerze, podziwiam tę kobietę. Poskromiła Marię, zarzucając dziecku kołdrę na głowę i używając poduszki jako tarczy. Dziewczynka pozostała związana w miękki tobołek aż do rana. Po jej uwolnieniu pozostała w otępiałym stanie, który właśnie obserwowaliśmy. Być może moje poglądy są cyniczne, ale pani Dubois była beznadziejnie zaślepiona przez matczyną perspektywę. Za błyszczącymi, brązowymi oczyma Marii kryła się stara dusza. Kiedy cała uwaga z powrotem skupiła się na naszej grupie, opadła maska z jej twarzy. Zagubiona, przestraszona dziewczynka zniknęła, a to, co zostało, trudno nazwać człowiekiem. Przez krótką chwilę jej oczy stały się żółte i zniekształcone, co w połączeniu z nagłym zblednięciem jej cery wystarczyło, bym za nie mówił. Jak człowiek może stanąć przed swoimi rówieśnikami i ogłosić, że 6-latka jest opętana? Wyszedłbym na szaleńca, wytykając i krzycząc potwór do małej dziewczynki. Być może to była jego nadzieja, sprowokować pochopną reakcję. Co więcej, maska niewinności została przywdziana tak szybko, jak spadła, i prawdopodobieństwo, że zsunie się ponownie, było niewielkie. 9 osób zaginęło w lesie, zanim dalsze próby poszukiwań zostały wzbronione, a niedawno dziecko zostało wciągnięte do wody. Wcześniejsze doniesienia o potworze z jeziora opisywały go jako szarego koloru, ale teraz kilku świadków twierdzi, że jego macki były zdecydowanie fioletowe. Czy zawsze tak było? A może jest ich więcej niż jeden? Być może ta sama bestia z biegiem lat zmieniała kolory. Nie możemy być tego pewni. Trudno uwierzyć, że tak wiele wydarzyło się w ciągu tak niewielu dni. Czułem się zmuszony zapytać, dlaczego zostali tu po przeżyciu tak przerażających wydarzeń? Zwyczajnie nie mieli dokąd pójść. Po 2 latach włóczenia się po wsiach i padania ofiarą niebezpieczeństw takiego życia,
pragnęli po prostu to przerwać. Próbowali zasiedlić inne ziemie, ale za każdym razem byli zmuszani do opuszczenia ich. Godzina późna się robi, a moje oczy z trudem pozostają otwarte. Ale nie śmiem pozostawić tej relacji niedopowiedzianej. Śmierć czai się w każdym zakamarku. Tego możesz być pewien. Nawet mój własny dom nie jest już bezpieczny. Dostrzegam zagrożenie w każdej twarzy. Słyszę oszustwo w każdym głosie. Dokąd to zmierza? Czy życie kiedykolwiek znów będzie normalne? Znowu myślałem na głos. Lia obudziła się i przyszła mnie uspokoić. Teraz nadszedł czas, aby zakończyć to sprawozdanie i pospieszyć do łóżka. Raz jeszcze muszę wstać wraz ze słońcem. Rozmowa z Francuzami trwała dłużej niż się spodziewałem. Dochodziła druga, kiedy weszliśmy do lasu. Nasza siódemka była żałosnym obrazkiem pośród rozległej dziczy. Powykręcane, gigantyczne drzewa z korą twardą jak kamień górowały nad nami. Wygląda na to, że śmierć nie zrobiła nic, by powstrzymać ich wzrost. Im dalej wędrowaliśmy, tym bardziej gęstniały. Wiele z nich było ciasno owiniętych ostrymi, ciernistymi pnączami. Ale parliśmy naprzód. Wędrowaliśmy znikłą orientacją, dopóki nie zlokalizowaliśmy śladów niedawno odbytej walki. Krew zabarwiła korę dwóch drzew, a otaczające je zarośla były zdeptane. Osobiście brakuje mi umiejętności tropicielskich, ale pan Baker jest wart podziwu. Uważa, że trzech mężczyzn walczyło tu z bestią ogromnych rozmiarów. Ślady, które zostawiła, zapierają dech w piersiach. Chodzi na dwóch nogach, a ślady przypominają wilcze. Tyle, że są o wiele za duże. Zimna bryza ziębiła nas do szpiku kości, gdy staliśmy, podziwiając ten widok. John znalazł również porzuconą strzelbę. Lufa była wygięta do góry o prawie 90 stopni. Nie mogę sobie wyobrazić siły, jakiej wymagał taki czyn. Widać było, że dwaj mężczyźni uciekli w różnych kierunkach, ale nie chcąc rozdzielać naszych sił, wybraliśmy drogę z lepszą widocznością. Szlak opowiadał historię człowieka ogarniętego paniką. Biegł przez las, nie zwracając uwagi na kierunek, w wyniku czego często upadał. Smugi krwi plamiły ziemię w miejscach, w których dochodziło do najgorszych upadków, a strzępy ubrań plątały się między kolczastymi krzewami. W końcu znaleźliśmy but, w którym wciąż tkwiła stopa właściciela. Przychodziło mi do głowy kilka powodów, dla których mógłbym zasugerować odwrót, ale za każdym razem gryzłem się w język. Czy wszyscy znali nasz prawdziwy cel? Czy każdy z nich miał w tyle głowy obawy, które był zbyt przerażony, by wypowiedzieć na głos? A może tylko ja? Z każdym ukradkowym spojrzeniem na położenie słońca, z rosnącą pewnością wiedziałem, że podążaliśmy ścieżką demona. To, gdzie zawędrowaliśmy wcześniej, nie miało większego znaczenia. Wiedzieliśmy to w chwili, gdy to zobaczyliśmy. Temperatura nagle spadła, a wszystkie odgłosy lasu ucichły w jednej chwili. Wiał silny, zimny wiatr, ale żadne liście nie szeleściły. Wszystko pozostawało nieruchome i nieme, pomimo silnych podmuchów. Stworzyło to całkowicie nienaturalny efekt, którego szybko nie zapomnę. Nałożyłem pierwszą strzałę na cięciwę, ale każdy strzał musi być oddany z uwzględnieniem odzyskania amunicji. Jest mało prawdopodobne, że otrzymamy jej więcej.
Dobra okazja jest natomiast warta utraty strzały, ale jeśli nie ma pewności co do korzystnego rezultatu, muszę powstrzymać się od działania. Nie sposób powiedzieć, jak długo staliśmy tak bez słowa, jedynie wpatrując się w tę przeklętą ścieżkę. Ale w końcu zmusiliśmy się do działania. Przemierzaliśmy szlak gęsiego z ojcem Kalebem na czele. Przez większość naszej wędrówki odmawiał modlitwy i kontynuował je nawet wtedy, gdy demon zaprowadzał go w ciemność. Po około 20 krokach wysoka, ciemna masa przemknęła przez ścieżkę i wskoczyła między drzewa. Zatrzymaliśmy się, unosząc karabiny, a ojciec kontynuował modlitwę, wznosząc Biblię ku niebu w geście buntu. Kiedy czarny cień nagle na nas natarł, padło kilka strzałów. W tym wszystkim słowa Kaleba stały się głośniejsze, odważniejsze, ale nie ocaliły go. Zanim został porwany z naszego pola widzenia, ostatnia kula zakończyła jego cierpienie. Kiedy bestia zniknęła za horyzontem, powalił nas na kolana przeszywający uszy ryk wściekłości. Przypuszczam, że wolał świeże mięso. No i było nas już sześciu. Wstyd mi przyznać, że moją pierwszą myślą było zdyskredytowanie teorii ojca o świętej liczbie, ale powstrzymałem się. Nie było wątpliwości, że demon powróci. Tymczasem kluczowe było pokonanie jak największego dystansu. Noc nadeszła szybciej niż się spodziewaliśmy. W jednej chwili światło zaczęło przygasać, a w następnej było już zupełnie ciemno. Zapaliliśmy pochodnie, nie zatrzymując się, bojąc się stracić choćby te kilka sekund. Idąc w dwóch rzędach po trzech, ledwo mogliśmy oświetlić teren przed nami, ale nie mogliśmy zawrócić, bo wszystko, co straciliśmy, poszłoby na marne. Nie wiem, jak długo tak szliśmy, przygarbieni, wytężając wzrok w gęstych ciemnościach, ale niebawem zmroził nas odgłos ciężkich kroków. Nie zdawałem sobie sprawy, że wstrzymuję oddech, dopóki moje płuca nie zaczęły błagać o powietrze. Do tego momentu stworzenie zatrzymało się tuż przed nami. Mój wzrok był wbity w ziemię, ale Melvin odważył się spojrzeć złu w twarz. Z jego gardła wydobył się bulgotliwy dźwięk, przypominający żałosny płacz umierającego niemowlęcia. Samo napięcie wystarczyłoby doprowadzić człowieka do szaleństwa. Jeszcze zanim rzucił się do ucieczki, wiedziałem, że zginie jako następny. Panu Barclayowi nie dano słodkiego ukojenia w postaci szybkiej śmierci. Zamiast tego zginął, wyjąc w agonii. Było pięciu. Dopiero gdy okrzyki bólu ucichły, ogarnęło mnie poczucie winy za moją bezczynność. Jak niewielka odległość dzieliła nas, gdy siedział tak nieruchomo przed naszymi twarzami. Ile czasu minęło, zanim odebrał kolejne życie? Obarczanie się winą to niebezpieczna ścieżka, która zaprowadziła mnie do króliczej nory szaleństwa, w której przeklinałem każdego z przodków, który odszedł beztrosko, pozostawiając ten koszmar, by rósł w siłę i by inni walczyli z nim w ich zastępstwie. Ta dekoncentracja kosztowała życie kolejnego człowieka, ponieważ nie dostrzegłem Marka, zbaczającego ze ścieżki. Zbliżał się do linii drzew, aż coś runęło mu na głowę z nieludzką prędkością. Moim oczom zajęło chwilę zaakceptowanie tego faktu, ale w końcu zrozumiałem, że była to ręka. Niemożliwie długie ramię wyłoniło się z ciemności, a jego nieproporcjonalnie duża dłoń
chwyciła czubek głowy Marka. Świat zastygł w tym momencie. Gdybym był artystą, mógłbym namalować tę scenę z najdrobniejszymi szczegółami. Całe moje życie przeleciało mi przed oczami w tym ułamku sekundy, podczas którego wyobrażałem sobie sposoby na uratowanie mojego kuzyna. Podczas gdy większość z tych pomysłów natychmiast odrzuciłem, pojawiła się jedna, drobna nadzieja. Uniosłem łuk, ale zanim moja strzała mogła pokryć się z dziwnie zabarwionym na żółto ramieniem, stało się. Szybkim ruchem nadgarstka głowa Marka została wyrwana z jego ciała, niczym płatek z kwiatu. Był jeden przerażający moment, w którym jego zwłoki pozostawały w pozycji pionowej, a gdy zaczęły opadać, złapała je druga ręka. Zamiast krzyków uraczył nas chrzęst łamanych kości, kiedy demon pożywiał się w biegu. Było czterech. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy się pospieszyć. Spodziewałem się trafić na dziwaczne drzewa i kamienny ołtarz, zgodnie z poprzednimi opisami. Jednak rzeczywistość okazała się inna niż sobie wyobrażałem. Chwilę po utracie Marka w oddali pojawiła się jasna pomarańczowa poświata. Można by śmiało stwierdzić, że zginąć zawczasu było dobrodziejstwem. Każdy z mężczyzn był niejednokrotnie ostrzegany: nie dotykać drzew. Ale w naturze człowieka na zawsze zostanie zakorzenione pragnienie postępowania przeciwnie do tego, co zostało mu powiedziane. W miarę jak się zbliżaliśmy, blask stawał się coraz jaśniejszy. U jego źródła było niemal jak za dnia. Być może te monstrualne, torbielowate rzeczy były kiedyś wielkości melonów, dawno temu, ale teraz są wielkości świń, a może nawet większe. Pulsowały, a z każdego z nich sączyła się gęsta, biała maś, tworząc wokół polany kwasową fosę. Jedynym możliwym wejściem i wyjściem była ścieżka, po której stąpaliśmy. Twarz Douglasa zwiotczała, gdy zbliżył się do najbliższego drzewa. Spróbowałem go odciągnąć, ale było już za późno. To coś pękło przy pierwszym najmniejszym kontakcie, a pana Smitha pochłonął obrzydliwy szlam. Rażący odór przesiąknął nasze zmysły, kiedy wytężaliśmy się, by uchronić uszy przed jego ostatnim krzykiem. Było trzech. Myśleliśmy, że sztylet się rozpadł, ale znaleźliśmy go w pobliżu, nietkniętego. John podniósł go, podczas gdy podążaliśmy w kierunku centrum kręgu. Ołtarz nie był już wykonany z kamienia, ale z żelaza i był ozdobiony rzeźbieniami z masy perłowej. Sądzimy, że coś jest na nim napisane w obcym alfabecie. Z obawy, że Lucien wyrządzi nieodwracalne szkody swoimi kretyńskimi działaniami, kazaliśmy mu się cofnąć i bacznie obserwować ścieżkę. John i ja przyjrzeliśmy się ołtarzowi, naradzając się, jak najlepiej zadziałać, i pomyśleliśmy, że jeśli nie zdołamy zniszczyć solidnej konstrukcji siłą, możemy uszkodzić te specjalne symbole. Gdy tylko te słowa wydobyły się z moich ust, naszą uwagę przykuło miękkie uderzenie. Lucien leżał na ziemi, a do jego ust wdzierała się plugawa, czarna substancja. Nie potrafiłem określić, czy była to ciecz, czy gaz. Jego twarz posiniała, a gardło nabrzmiało do groteskowych rozmiarów. Jego szczęka była rozwarta daleko poza jej granice. Gdy całość spłynęła do gardła naszego tchórzliwego przyjaciela,
Ten podniósł się na nogi w niepokojących, spazmatycznych konwulsjach. Obrócił głowę o 90 stopni, zwracając swoją twarz w naszą stronę, co poskutkowało głośnym trzaskiem. Zamiast paść martwy, szedł dalej. Jak nazywa się zwłoki zdolne do chodzenia? Mam nadzieję, że takie określenie nigdy nie powstanie, jednakże powiedzmy, że to niemartwy, albo nawet lepiej, nieumarły. Tak, ma to swój wydźwięk. Niestety, straciliśmy ostatnią szansę na pokonanie demona. Teraz, gdy posiadał ciało, mogliśmy mieć jedynie nadzieję na zabicie mężczyzny. Czarny szlam wyciekał z jego rozwartej paszczy, kiedy się zbliżał. John wydał z siebie okrzyk bitewny, szarżując ze sztyletem, co przerwało paraliżujący czar trzymający mnie w miejscu. Czy to zaklęcie było realne czy urojone? Możemy nigdy się nie dowiedzieć, ale mój strzał był prawdziwy. Wiedziałem to w chwili, gdy moje palce zwolniły cięciwe. John zastygł, będąc zaledwie 3 yardy przed celem, gdy strzała przeleciała obok niego i przebiła klatkę piersiową przeciwnika. Ale ja nie skończyłem. Druga wbiła się głęboko w trzewia Luciena, który padł na kolana, a trzecią utrzymywałem w gotowości do wystrzału. Cuchnąca czarna krew wsiąkała w ziemię, a głęboki, maniakalny śmiech odbijał się echem wokół nas. W lesie nie powinno być możliwe, aby dźwięk roznosił się w podobny sposób, ale w tych lasach dzieje się wiele rzeczy niemożliwych. Nie miałem zamiaru nigdzie wracać, dopóki na ziemi nie będzie leżało puste truchło Luciena, ale kwasowa substancja w fosie zaczęła bulgotać i pryskać na boki niczym rozwścieczone fale oceanu. Z narastającym przerażeniem obserwowaliśmy, jak zaczyna zalewać polanę. Jeśli się nie pospieszymy, znajdziemy się w pułapce. Było dwóch. Jakimś cudem wydostaliśmy się z tego przeklętego lasu, ale straciliśmy 2 strzały. Teraz i ja zostawię je następnemu pokoleniu. Niech mi złorzeczą, tak jak ja złorzeczyłem tym przede mną. Nie obchodzi mnie to. Żadna siła nie skłoni mnie, by wrócić do tego lasu. Zastaliśmy osadników przygotowanych do odjazdu. Przeprowadzenie tylu ludzi przez rzekę było nie lada wyczynem, ale w tym zadaniu mogliśmy liczyć na pomoc naszych braci. Niestety, koszmar się nie skończył. Starszyzna rozmawiała z każdą osobą, zanim pozwoliła jej wejść do naszego miasteczka. I tak, znaleziono intruza. Nie pojmuję tych nieziemskich koncepcji z taką łatwością jak inni. Ale, mówiąc wprost, 7-letni chłopiec, Nathan Bishop, nie posiadał odbicia. Było dokładnie tak, jak w zapiskach ojca o cioci Florence sprzed lat. Bishopowie nie chcieli wierzyć, że ich syn odszedł i wywiązała się dość ostra kłótnia, kiedy rodzice zostali oddzieleni od dziecka. Po tym, jak jego stanowcze zaprzeczenia zawiodły, prawdziwa natura chłopca wyszła na jaw. Bezradny jak niemowlę, które udawał, wykrzywił twarz w grymasie czystej nienawiści i miotał plugawymi przekleństwami aż do ostatniego tchnienia. Starszyzna pragnęła podkreślić, że nie był to zwyczajny przypadek opętania. Zły duch przybrał tożsamość młodego Nathana. Nie jest jasne, jaki los spotkał prawdziwe dziecko, ale rodzice przypomnieli sobie dziwny incydent sprzed kilku dni. Chwilę po zobaczeniu chłopca w łóżku, Nathan przestąpił przez drzwi wejściowe. Pani Bishop
pospieszyła zbadać, kto znajdował się w pokoju jej syna, ale zastała go pustym. Nie potrafiąc wyjaśnić tego zdarzenia, sprawę uznała za zamkniętą. Całe szczęście, że został zdemaskowany, zanim zginęło więcej osób. Widziałem już tyle śmierci, że starczyłoby jej na całe życie. Chociaż dopiero teraz przypomniałem sobie o tym drugim dziecku, Marii. Zastanawiam się, co się z nią stało. Z całą pewnością starszyzna podjęła odpowiednie działania. Pytania zostawię na jutro. To najwięcej, ile kiedykolwiek napisałem. Dłoń mnie boli od skurczy i cieszę się, że już skończyłem. Teraz będę spał przez najbliższy tydzień. Podnieś koparę, przyjacielu. Założę się, że nie spodziewałeś się, że ten człowiek będzie pisał przez całą noc, prawda? Cóż, jak widać, tak zrobił. I z tego powodu nie pisał przez prawie 3 kolejne tygodnie. Wiem coś o tych skurczach przy pisaniu, o których gadał. Ale nie wiem, dlaczego się na nie skarżył. To cudownie satysfakcjonujące uczucie. Nie mogę przysiąc, bo mnie tam nie było. Ale demon nie wskakuje w skórę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wydaje mi się, że zrobił coś, by przygotować Lucjena, gdy ten utknął w lesie. Masz to jak w banku, że ci ludzie się wyprowadzili. Byli gotowi zwinąć manatki jeszcze przed przybyciem oddziału. Ale wtedy pojawił się Lucjen, który rozjuszył wszystkich swoimi bredniami o pogromcy demonów. Założyli, że mogą zostać na miejscu, skoro ktoś pozbędzie się ich niechcianych sąsiadów. Czyż to niezabawne? Maria właściwie dotarła do Jamestown, ale opowiem o niej kiedy indziej. Jeśli chcesz otrzymać pełny pakiet ze wszystkimi dodatkami, to dziś nie ma na to czasu. Ludzie w większości radzili sobie dobrze, kiedy już się poznali. Tworzyli wcale niezłą bandę. Trzeba pamiętać, ciężkie czasy rodzą twardych ludzi. Większość zaczyna się dopasowywać, gdy już zadomowi się na tyle, by wyrobić sobie rutynę. Jasne, rutyny są świetne. Zapewniają ład i porządek w inaczej chaotycznym świecie. Niestety, po tym zdarzeniu Josh nabrał apetytu na alkohol, a potem, gdy stracili Wallace'a, całkowicie mu uległ. Lia znienawidziła jego towarzystwo i przeniosła się do Pensylwanii, by zamieszkać razem z córką. Cóż, takie jest prawdziwe życie. Nie wszystko kończy się jak w baśni. Chyba, że chciałbyś, żeby tak było. Mógłbym... Okej, tylko żartowałem. Odczytuję to tak, jak to widzę. Słowo honoru. Przypuszczam, że nadszedł ten czas. Uważaj na siebie. My się stąd nie ruszamy. Będziemy oglądać te wszystkie wspaniałe filmy, które nam pobrałeś. Przy okazji, jeszcze raz dzięki. Nie masz... Wow. Nie masz po prostu pojęcia. Absolutnie. Liczę, że wrócisz do nas prędko. Następnym razem będziemy czytać o ostatniej osadzie. Ha, cóż, nazywanie tego osadą to przesada. To tak naprawdę zdesperowana banda wyrzutków, która, o dziwo, zdołała postawić piekielnie twardy opór w ostatniej potyczce. No i mamy. Kolejne 20 pytań. Do tego wszystkiego dojdziemy następnym razem, obiecuję. Pa! Wszystkiego dobrego!